Cześć, witam. Dzisiaj, jak widzicie, Fryderyk G620. Już uruchomiony, działający. Właśnie sobie go próbuję. Powiem tak, sytuacja była dość komiczna, bo klient przyniósł gramofon bez talerza, bez paska, bez elementów tych napędowych, które są pod talerzem, ponieważ gramofon się nie włączał tylko do sieci. No i to było prawdą i to była jedyna prawda z tego wszystkiego. Stwierdził, że nie będzie przynosił tej reszty, no bo ja mam zrobić tylko to włączanie. No nie przyjąłem w tym stanie tego gramofonu. Poprosiłem, aby dostarczył resztę, ponieważ w przypadku gramofonu no, trzeba sprawdzić, skalibrować i tak dalej. No i tutaj okazało się to bardzo, bardzo prawdziwe. Ponieważ oprócz włączania w zasadzie gramofon, za co się nie dotknąłem, to nie działało. Co nam nie działało? Nie działał napęd. Trzeba było rozbierać i remontować silnik. Co tam jeszcze? Nie działała nam oczywiście regulacja obrotów. Nie działało wyłączanie końca płyty. Rozkręcony strobo. Teraz, tak jak już widzicie, wszystko działa ok. Płyta się kołysze trochę, ale to jest taka płyta testowa, która na początku jest troszkę tutaj wygięta, ale w niczym to nie przeszkadza, także amortyzacja ramienia działa poprawnie i regulacja, więc no dodatkowo oczywiście wyważenie ramienia i tak dalej, regulacja mechanizmu, no tak wyglądają niestety sytuacje, kiedy komuś się wydaje, że gramofon to jest takie urządzenie proste w naprawie. Teraz nam to wszystko działa. Podnoszenie ramienia. Może wyłączę sobie. Zabezpieczę. Spróbuję podnieść gramofon, bo jeszcze nie ma spodu. To sobie zobaczycie, jak wygląda Fryderyk od spodu, chociaż tutaj filmów i tak dalej jest pełno, regulacji obrotów dla obrotów 33 i dla obrotów 45. Nie działały nam tutaj wyłączanie na końcu płyty. Oczywiście oprócz tego, że żarówka była spalona, to jeszcze regulacja tego elementu wyłączającego nam we właściwym momencie. No, czyszczenie też styków w podstawce. To są takie podstawy, które po latach niestety trzeba no, przeprowadzić. Niekontaktujące tutaj potencjometry. Tak samo niekontaktujący potencjometr od regulacji obrotów i tak dalej. No a hitem w ogóle to już było to, że gramofon był dostarczony ze źle podłączonym silnikiem, a więc płyta kręciła się w drugą stronę, nie? I tutaj klient twierdził, że jest wszystko ok. Tak więc zobaczcie, jakie są no, tutaj rozbieżności nieraz z tym, co ktoś mówi, co ktoś informacje, które przekazuje w serwisie, a w stanie takim, a do stanu zastanego. Ale na szczęście tam i tak silnik musiał być wymontowany, to tak jak mówiłem, do naprawy, więc po naprawie został podłączony właściwie, obroty we właściwą stronę. Tutaj mamy już wszystko ok. Tak to wygląda. Sama tutaj sprawa dotycząca napędu też budziła pewne zastrzeżenia.
Tak jak mówiłem, był problem z silnikiem. Pasek, co prawda, klient dostarczył, też mówił, że jest ok, ale niestety z tym ok to jest tak różno. Ja wystartowałem teraz. Może pokażę taki prosty sposób, który ja stosuję, i może się tam ktoś z tym zgodzić lub nie zgodzić. W serwisie pracuję od 30 paru lat, także pewne doświadczenie jest, i tutaj to jest dla mnie najlepszy sposób sprawdzania paska, czy on jest właściwy, czy nie, czy jest zrogowaciały, bo on często wygląda dobrze, ale jest po prostu sztywny, jest zeschnięty, zrogowaciały. Tak jak widzieliście, teraz zatrzymuję. Teraz stop, to od razu nam startuje. W przypadku paska zrogowaciałego, gdy naciśniemy start, to ten talerz nam od razu nie startuje, tylko no, jest taki oporny, że tak powiem. Tak samo zobaczcie, co się teraz stanie, gdy ja przytrzymam na chwilę talerz. I tak to powinno się dziać w sytuacji paska sprawnego. Powtórzę jeszcze raz, ktoś się może powiedzieć, o, bo to jest niewłaściwe i niedobre dla silnika, ale jeżeli to trwa sekundy, to tak jak mówię, przez tyle lat jeszcze nigdy nie spowodowało to żadnego uszkodzenia i myślę, że mogę spokojnie polecić ten sposób sprawdzenia jakości paska. Bardzo proszę, silnik nam staje. Oczywiście należy to dokonywać szybko. A co się dzieje w sytuacji, kiedy jest pasek stary, zrogowaciały? Ja może uda mi się tutaj szybko sięgnąć. Moment, moment. Ten pasek, który był na tym gramofonie. A więc zdejmujemy pasek nowy. Dysponuję tutaj jedną ręką przy nagrywaniu niestety i spróbuję sobie nałożyć ten stary paseczek. Ciężko to idzie. Moment, teraz sobie zobaczycie troszkę rozmyty napis Fryderyk na czas zakładania starego paska. O, już mamy założony ten pasek stary, który dostałem. No i proszę bardzo, mamy start i teraz zobaczcie, co się dzieje. Bardzo proszę, widzicie? To jest stary pasek zrogowaciały. Później możecie sobie regulować obroty, cudować. Przy tak ciężkim talerzu, jak się znajduje przy Fryderyku, to nigdy nie uzyskacie podstawowych parametrów. Zobaczcie, nawet w drugą stronę ja sobie kręcę i tak to wygląda. Także to jest taki najprostszy test sprawdzenia jakości paska. No i tyle byśmy tutaj, że tak powiem, z tym gramofonem mieli. Wszystko zostało doczyszczone, przesmarowane, zarówno ułożyskowanie ramienia, wyważone, antyskating. Igłę dostarczył klient. Jest to wkładka tutaj MF100, ale igła jakaś no name, no ale to tutaj ja już niestety nie dyskutowałem, ponieważ tak sobie klient życzył, no więc to taką igłę ma założono. Tak więc jeszcze raz Wam pokażę tutaj ten napis Fryderyk na czas zakładania paska i talerza. Często jest tak, że no, ktoś chce bardzo ograniczyć te koszty i przynosi rzeczy, które zakupił jednorazowo sobie gdzieś tam, nie kierując się żadnym doświadczeniem i tak dalej. Powiem w ten sposób, że ja zamawiając części zamienne, na ogół prawie zawsze jest tak, że no to się nie zarabia już na tym. Ja zarabiam na usłudze, nie na
nie na kosztach tutaj części zamiennych. Oczywiście jest tam doliczona ewentualnie przesyłka czy coś takiego, no to jest chyba normalne, nie? Więc uważam, że często nie warto kupować na własną rękę, ponieważ kupując tutaj też ma się jakieś lepsze ceny i przede wszystkim serwisant wie, no co ma kupić i gdzie ma kupić, jest to towar sprawdzony, nie? A tak to tutaj widzicie sami, no jak to wygląda ta igła tam. No, działa poprawnie, powiem szczerze, no, ale nie jest to, nie jest to jakieś tam mistrzostwo świata, powiem, że co to jest, no. No to jest, tak wygląda opakowanie od tej igły, która jest zamontowana, którą klient dostarczył. Nie wiem, nie kupowałem nigdy tego typu. Działa poprawnie, natomiast nad jakimiś walorami stricte akustycznymi to no to trudno mi się tutaj rozwodzić. Także tak jak widzicie, Fryderyk jest bardzo fajnym gramofonem, prostym w obsłudze. Ten talerz, jego waga sprawia, że no bardzo fajnie, stabilnie to gra. Uważam, że gramofon naprawdę wrócił do życia i na pewno posłuży, ewentualnie klient może kiedyś zdecyduje się na jakąś tam normalną wkładeczkę. Pozdrawiam, do zobaczenia przy następnym sprzęcie.